Dzień dobry moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać na temat powrotów. Powroty są bardzo trudne, bardzo wyczerpujące psychoenergetycznie. I wiecie co, ten temat powrotów zainspirował mnie, no w zasadzie dzisiaj sytuacja mnie do tego zainspirowała poniekąd, chociaż była bardzo trudna. Moja córeczka po półtora tygodnia wróciła do żłobka. Nie chodziła do niego, bo a to było święto, a to zaczęła chorować i pamiętać ten moment, w którym ja chorowałem i moja żona i córeczka, totalnie wszystkich nas zmiotło po prostu i no generalnie o ile my wiemy jak się czujemy i wiemy dlaczego tak się czujemy i mówimy o tym głośno, bierzemy jakieś leki, tak tutaj no po prostu wiadomo, że to była zgadywanka, natomiast nie o tym dzisiaj, właśnie o tych powrotach i powrocie do żłobka, który był bardzo, bardzo trudny. Mnóstwo płaczu, przytulania się do taty, bo moją misją było dzisiaj odprowadzenie córki. Zazwyczaj to robi żona, ale żona wie o tym, że z nią jeszcze dłużej by to trwało, bo się przylepa taka zrobiła z Tośki, że jeszcze dłużej by to rozstanie trwało. Natomiast no, ze mną teoretycznie miało być krócej, ale praktycznie wyszło bardzo też długo. I to rozstrojenie, to kumanie tego, im dziecko jest bardziej dojrzałe, starsze, to kumanie tego, dlaczego tu przychodzi, że to jest rozstanie z rodzicami, że przez półtora tygodnia było piżamkowanie, leżenie w łóżku, zabawy, śmiechy, czasem jakaś bajeczka, jakieś kakałka, jakieś płatki z mlekiem, była po prostu sielanka. To powoduje, że nagle odcinamy to i jest pewien schemat znowu, od do, bez rodziców, bez najbliższego otoczenia. W żłobku, gdzie jest super, gdzie są inne dzieciaczki, jest mnóstwo zabawy, natomiast no, taki mały człowieczek jednak wie, że to jest rozstanie. I o tym rozstrojeniu możemy mówić na różnych płaszczyznach. Czy przypominacie sobie moment, w którym na przykład wracacie z urlopu do pracy? Albo z pięknego miejsca do zimnego miasta, w którym funkcjonujecie na co dzień. Albo z pięknych wakacji do miejsca, w którym żyjecie na co dzień. A zawsze jest ten moment rozstrojenia i tego dopasowania się. I tak samo jeśli chodzi o żywienie, o jedzenie. Kiedy jesteście na jakiejś diecie, jesteście w jakimś schemacie ważnym, schemacie działania, wszystko jest to poukładane, te makroskładniki, mikroskładniki, kaloryczność, to wszystko ze sobą współgra. To nagle przychodzi moment, w którym dzieje się coś, na przykład właśnie wyjazd, na przykład jakiś urlop, na przykład jakaś choroba, co powoduje, że całkowicie do góry nogami to wygląda i kontroli nie ma. Kontroli nie ma jakiejkolwiek. Wszystko jest po omacku, wszystko jest na spontanie. I trudno jest wrócić. Trudno jest wrócić i założę się, że większość z was, która to ogląda, miała taki moment w życiu, że chciała wrócić do pewnego systemu żywienia. A my jesteśmy z natury osobami w większości, które chcą już teraz wyniki. Są mało cierpliwe. Teraz. I to jest ten kluczowy moment, kochani. Kluczowy moment, żeby przeczekać, dopasować się, zaakceptować, że tak jest, że zmiany są trudne, bo gdyby nie były trudne, to nie balibyśmy się zmian na przykład zawodowych. A my się boimy. Boimy się innego wynagrodzenia. Wyższego, mniejszego, zawsze się tego boimy. Wyższego też. Bo może pojawią się nowe problemy. Może pojawią się sugestie ze strony innych znajomych osób. Pożycz. W zasadzie głowa nam tak podpowiada. Boimy się nowych osób w pracy, boimy się nowego szefa, nowych obowiązków, nowego systemu godzinowego pracy. I trzeba to przetrwać. Po prostu trzeba. Zaakceptować, przetrwać, wytrwać i działać. I tak samo wygląda kwestia żywienia. Nowe żywienie, nowy system żywienia albo przetrwanie kompulsywnego napadu i znów ten moment, w którym to rozstrojenie nastąpiło, przełamanie tego impasu i działanie jest może nie jedyną, ale słuszną metodą
działania. Dlatego jeśli jesteś w tym momencie, aktualnie, że na przykład dopadła cię choroba, to daj sobie szansę zaakceptować ten stan rzeczy, że nie musisz działać w 100% jak jesteś chora, chory. Nie musisz działać w 100% jak są jakieś inne problemy na tle zawodowym czy prywatnym. Nie musisz tego robić. Daj sobie czas, daj sobie szansę na to, żeby zaakceptować to. I działaj powolutku, po swojemu. Nie na 100%, ale na 70%. Na 60%. Ale to zawsze lepiej niż na 0%, gdybyśmy działali. Daj sobie czas. I daj mi czas na kolejny odcinek już jutro. Pozdrawiam serdecznie. Hej!